Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed 2015. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. I fajnie, bo jest akurat zniżka na wszystkie części tuningowe. Niestety nie ma zniżki na samochody. Niestety. Ale zobaczmy, czy mogę coś tutaj wsadzić do mojego Mercedesa. Tak, wiem, co mi pisaliście w komentarzach, żebym kupił w końcu jakiś nowy samochód. A czy w końcu? Mercedes jest taki dość nowy, no. Nie no, wiem, o co wam chodzi. Tak myślałam właśnie o tym Skyline'ie. To jest naprawdę fajny wóz. W sumie nie jest aż taki drogi. Zobaczę, ile on kosztuje. O kurde. No i właśnie, mamy zniżkę minus 15%, więc warto zainwestować właśnie w te części teraz właśnie. Właśnie, bo do jutra jest ta promocja, czy raczej zniżka. O, więc zawsze to tam troszeczkę grosza więcej będzie w kieszeni, a samochód ulepszony znacznie. Także warto się naprawdę tym zainteresować. No i chyba zrobiłem już koło. Szkoda, że właśnie... Glip, nie. Szkoda, że właśnie... Nie wiadomo, kiedy już... Wiecie, zrobię koło w tych częściach, w sensie, kiedy już sprawdzę wszystkie, a tak cały czas sprawdzam, czy tej nie mam i pewnie już się zapętlam. Ale tu już chyba wszystko mam w tym Mercedesie. On jest naprawdę już mocno stunigowany. Ostatnio zmieniałem sobie tutaj kolor. Okazuje się, że samochody, przynajmniej ten Mercedes, a należy on do grupy samochodów egzotycznych, okazuje się, że bardzo mało części tuningowych, takich wizualnych mam i ogólnie możliwości do tuningu. Więc no trochę szkoda, ale z drugiej strony te auta są już na tyle dobre, na tyle ładne i na tyle dobrą mają aerodynamikę, że raczej nie ma co tutaj zmieniać. A taki szeroki bodykit mógłby troszeczkę ten wygląd popsuć. I tutaj nawiązuję troszeczkę do Need for Speed Most Wanted 2005, gdzie na przykład do takiego Mercedesa SLR-a mogliśmy założyć szeroki bodykit. No jak patrząc z perspektywy tamtej gry na obecne czasy. Tak patrzę, bo coś na minimapce mi się ciekawego pokazało, ale nie wiem, co to jest tak naprawdę. Jakiś zegar mi się pokazał. Nie wiem, czy to jest na mapce zaznaczone, ale właśnie chyba nie. Moment, gdzie ta pieprzona łapka? Tutaj. Nie, jest jakiś zegar właśnie. Co to jest? Ciekawe, czyli jednak to się pokazuje wszędzie. Była jakaś aktualizacja do tego Need for Speed'a, a tam wprowadziła jakieś małe zmiany. Ja się na tym w ogóle nie skupiam, bo tak naprawdę interesuje mnie to, jakie gra dla nas, dla mnie przynajmniej, na mnie jakie wrażenie robi. Ale słuchajcie, aha, kapuję. To teraz po prostu zobaczcie, na mapce takim licznikiem jest zaznaczony Spike. Licznikiem czy zegarem, nazwijcie to jak chcecie. Tutaj są Robin, a jeszcze takim kluczem chyba, tak, a tutaj są klucze i to są misje u Amy, czyli tunik. 12 tysięcy, nieźle. No ale zobaczmy, co chce Spike. Zaraz, czemu nie mogę tu... A, już mogę, okej. Ale się pięknie prezentuje ten Mercedes. Ja go widziałem ogólnie na prezentacji w Poznaniu, na Motor Show w maju jakoś tak? Nie. No, nie, w kwietniu, o. Piękny wóz. I don't know. Look, Magnus posted a new challenge. I must have been tripping thinking I could take on that guy. Relax, man, you're the good out there. Both of you. Good isn't good enough. Dobra, poradzimy sobie z tym. Co tam, ja się niczego nie boję. No tak, widzę tutaj troszeczkę zmian. Ten update, nie wiem, ważył jakieś 200 może mega. Widzę trochę zmiany w chudzie, widzicie, te ikonki są troszeczkę inne, możecie sobie odpalić poprzedni odcinek, jeśli się nie orientujecie. No i chyba ten wyścig jest dobrze płatny, tak, 8 tysięcy, ale tu mamy u Amy coś za 12 tysięcy, więc pojadę sobie najpierw to, zobaczymy o co tutaj chodziło. Właściwie mogłem zobaczyć i przeczytać, ale zaraz sobie pojedziemy. Na pewno i tak chodzi o ściganie, więc... Szczytowe osiągi, jazda na czas. No ja mam szczytowe osiągi w tym Mercedesie, więc raczej sobie poradzę z tym wszystkim. Patrzcie, mamy tutaj Ferrari F40. Nie lubię tego samochodu, nie podoba mi się z wyglądu. Dobra, spoko, jest unikalny, ale co z tego? Jak mi się nie podoba, no co ja poradzę? Zdecydowanie bardziej wolę takiego Huracana. Huracan mi się bardzo podoba.
Nawet trochę muszę powiedzieć, że bardziej od Aventadora, chociaż Aventador też jest oczywiście świetny, ale Huracan jest taki zgrabniejszy. No i taki mniej powszechny. A ja mam Fioła na punkcie samochodów, które są bardziej unikalne. No i tutaj powinno mi się podobać Ferrari F40, wiem. Ale mi się nie podoba, bo jest brzydkie. Jest brzydkie jak cholera, no i nawet ta jego unikalność nie pomoże tym, abym ten samochód lubił. A słyszałem, że ponoć to auto strasznie dużo wypadków miało, znaczy dużo. Jest mało ogólnie egzemplarzy tego auta i kilka z tych egzemplarzy zostało w ogóle totalnie rozbitych, także... Magnus! A jakie dziwne foto ma. Nie miał chyba takiego foto wcześniej, tak mi się coś wydaje. Dobra, słuchajcie, jazda na czas. Aha, musimy robić kółka, kurde, i spojrzysz na chwilę gdziekolwiek na hood i się rozwalasz. No i teraz zdecydowanie poszło mi lepiej. A to dlatego, że po prostu nie gapiłem się dookoła, co mam, nie wiem, zrobić, albo nie czytałem, co mam w ogóle wykonać w tym wyścigu, tylko skupiłem się całkowicie na jeździe, a poza tym też poznałem tą trasę, niestety. To nie był już jakby wyścig u Amy, czyli nie wygrałem tych 12 tysięcy, tylko wygrałem 8 tysięcy na poprzednim wyścigu, nawet nie wiem ile wygrałem. Ale Amy ma dla mnie coś nowego. I tutaj będziemy się ścigać. Nie wiem, po prostu wykonałem tak jakby tą misję. No i tutaj mamy kolejną, ale teraz chciałbym, tutaj mamy chyba u Robin. Nie, tu jest u Spike'a, Robin jest tutaj, więc zróbmy coś u Robin. Bo u niej też mało kiedy robię. A u Amy dostaje już 12 tysięcy za przejazd, a u takiej Robin czy Spike'a dostaje po 7-8 tysięcy, więc u Amy jestem dalej słabą jakby. Więc no, trzeba tutaj troszeczkę też powalczyć. Zobaczmy, co trzeba zrobić u Robin. Sprint, zdolny czy niezdolny, poziom średni. Czyli no, tutaj jestem do tyłu z tą fabułą, z miejscowymi przeciwnikami. Raczej dam sobie radę. Myślę, że w tym odcinku zaraz kupimy, myślę, Skyline'a. I zobaczymy, jak się nim będzie śmigało. Tylko kurde, od razu trzeba wydać sporo kasy na tuning. No ale... kurczę. Jakoś damy sobie radę, nie? Też mam chrapkę na tego... GTR-a Premium. F35. To jest świetny samochód. Dobra, trzeba skupić się na jeździe. Zauważyłem, że tu nawet nie ma co patrzeć na mapkę, bo... Nie wiem, ona jest tak jakoś skonstruowana, że zawsze mnie myli. Nie potrafię się dostosować, kiedy jaki zakręt będzie. Więc tak najlepszym sposobem jest albo poznać całą mapę na pamięć, albo po prostu patrzeć przed siebie, no i jechać mniej więcej tam, gdzie trzeba. No, właśnie tak. To jest rutyna. Mogę jechać po prostu naokoło i się nie przejmować, a tu mnie strzałki jakoś tak uprowadziły, żebym się rozbił. Cholera. No ale i tak, zobaczcie, oni nie mają szansy, nie mają słabe te samochody, to jest średni poziom, więc nie powinienem mieć tutaj żadnego problemu. Misje u Amy są zdecydowanie bardziej wymagające. W większości przypadków nie da się ich przejść za pierwszym razem. Też dochodzą mnie niepokojące wieści od graczy już tego NFS-a, że no, jeździ się tu fatalnie. Podzielam troszeczkę to zdanie, bo ja wam powiem, że gdy na przykład... nie wiem, wyjdę z tego NFS-a, wejdę sobie do takiej gry jak The Crew czy Forza Horizon, to już w ogóle, to ja jestem, no czuję się, jakbym siedział w tym samochodzie, jakbym, ja po prostu czuję, że mam nad nim kontrolę, a z tym autem ja nigdy nie wiem, co się stanie. Ten sposób prowadzenia jest tak nieintuicyjny jak w Need for Speed Most Wanted 2012. Tam też czasem gdzieś tu samochód skoczy na bok, coś tam się z nim stanie dziwnego. No jest coś w tym dziwnego. Może to naprawią do premiery na pecety, kiedy właśnie większość z was prawdopodobnie będzie mogła sobie tą grę przetestować. Ale jeśli macie jakiegoś znajomego, albo sami macie po prostu konsolę, być może. Ale jeśli nie macie konsoli, a macie właśnie przywaliłem policjanta, nic sobie z tego nie zrobił. Nieźle. No i teraz się właśnie nie rozbiłem. A czasami jedziesz nie dużo więcej i zahaczysz się tak tylko o murek leciutko i się rozwalasz. Ach, irytujące.
No, ale jeśli macie konsolę, albo nie macie konsoli i macie znajomego, który ma konsolę PS4 czy Xbox One i ma tego Need for Speeda, zachęcam do tego, abyście sobie spróbowali, żebyście zobaczyli, jak to jest. Bo mi też tak głupio jest cały czas mówić, o, jak mi ciężko w tej grze, jak mi nie fajnie i ten. To jest fajna gra, no nie? Tylko właśnie ten sposób prowadzenia samochodów jest dla mnie bardzo dziwny. Grafika jest spoko, jak widzicie. Wszystko jest niby ok, ale no właśnie. To jest gra wyścigowa i chcemy się w niej bawić fajnie. Ja nie do końca się dobrze bawię ze względu na to dziwne prowadzenie. A już trochę w nią gram i powiem wam, że no czasami czasami jestem podirytowany i rzucam tym padem i wyłączam konsolę i nie wiem. Albo włączam sobie Forzę, no. Tutaj widziałem też jakąś część do zebrania, chyba unikalną. Na tej minimapce są poznaczane części, które można sobie zebrać. Na dużej mapie, jeśli sobie ją otworzymy, te części nie są pozaznaczane. Są pozaznaczane jednak rzeczy, które już znaleźliśmy. A tutaj mamy darmową część. Sobie stała na jakimś tam pick-upie. Dobra. Zerknijmy na mapkę, co my tu mamy. Tu mamy jakiś wyścig pewnie za 8000. Tak. Ale mamy kolejne misje. Tym razem u Spike'a. U Spike'a byliśmy przed chwilą na spotkaniu. O, u niego misje też już są za 12 tysięcy. Jakoś nie zwróciłem na to uwagi. Więc też spoko kasy będzie za to. Jak jest spoko kasy, to jest spoko kasy. I spoko. Lecimy. Dobra. Test wytrwałości. Próba czasowa. Muszę pobić Magnusa. Okej. Zobaczmy. Coś czuję, że będzie ciężko. Ojeju. Tutaj już się ścigałem. Pamiętam, był ten trudny wyścig u Amy. Oczywiście każdy miał z nim problem. Sorry, każdy miał z nim problem, kto grał w ogóle w tego Need for Speeda. Zawsze na tym wyścigu. No, bo tam się ma słabe części jeszcze do tych samochodów. I naprawdę, ja tam wygrałem fartem. Zresztą widzieliście na ostatnim odcinku, który trwał 9 minut. No, jeszcze odcinku wstecz, który trwał 9 minut. No, kurde, to była masakra. Wow, milimetry, kurde. Już myślałem, że na 100% się rozwala tu. Proszę bardzo. Dobra. Te ślizgi nie mogą być takie ostre, żeby jak najwięcej czasu jak najmniej czasu po prostu tracić na tych zakrętach, jak najwięcej zyskać. Dobra. Jest ok. 2 minuty 10 sekund. Ojej, nic nie widać. No ale na szczęście tutaj nie trzeba jakoś hardkorowo skręcać. No ale po wyjeździe z takiego tunelu naprawdę nic nie widać praktycznie. To jest dziwne. Chociaż ja wiem, ale tak sztucznie nic nie widać. W sumie to i tak wszędzie jest noc, no ale. Dobra, jak? No, tu jest już meta. To zobaczcie, z palcem w dupie. Elegancko. Nie było problemu, 12 tysięcy w kieszeni i myślę, że jak będę miał 200 tysięcy, to będę mógł się bawić z tym Skyline'em. A ile mam teraz? Znowu jakiś pedo do mnie dzwoni, zresztą to ten Magnus. 88 tysięcy, no to jeszcze można zrobić jakąś misję u... O, na przykład Robin, tutaj coś mamy. O, i tutaj już też mamy poziom wysoki, więc też dostanę 12 tysięcy kolejne. I właściwie, jak dostanę tu 12 tysięcy, jak to zrobię, to będę miał 200 tysięcy. 200 tysięcy oczywiście Skyline R34 nie kosztuje, który mnie interesuje, bo nie chcę kupować R35. No ale to jest ogólnie, nie wiem, i tak muszę mieć z pół miliona, żeby stunigować na maksa z tymi częściami, które tutaj są już dostępne na moim poziomie fabuły. Okej. Okay. Tak, driftowy pociąg. 16 tysięcy tylko? To musi być bardzo krótki wyścig albo coś. No i właśnie, tutaj była taka rada, aby trzymać się zawsze na czele stawki. Ale jak ja mam się trzymać na czele stawki, skoro oni tak słabo jeżdżą? No zobaczcie, już muszę stać. A mam tutaj, już tak fajnie sobie potrzebuję do tego zakrętu i nie dostanę punktów, bo oni nagle gdzieś tam są z tyłu. I też muszę mieć taką małą prędkość, żeby wejść tutaj. A z kolei jak będę jechał gdzieś tam koło nich, to się będą o mnie rozbijać, a oni ważą milion ton i...
Ja będę leciał na ścianę, oni sobie normalnie pojadą. Nie? To jest takie właśnie dziwne i głupie, nie lubię tego. Dobra, tam jeden za mną jedzie w tej BMC i muszę na niego czekać, oczywiście bardzo powoli jechać, a niekiedy zrobić ładny ślizg jadąc 20 na godzinę jest ciężko. Także no to jest właśnie lipa, zobaczcie, ja muszę teraz jechać zajebiście wolno, albo jechać po prostu za nimi, żeby jakoś to było, żeby zdobyć te punkty. To jest takie, ach. Driftowy pociąg niby, tak? Dziękuję. 18 tysięcy wpadło, do widzenia. Jeden taki ślizg i nagle 5 tysięcy punktów. No dobra, udało się zaliczyć. To najważniejsze, ale no nie polecam. Driftowy pociąg jest poroniony pomysłem, jak dla mnie. O, Supra! Wow, zapomniałem, że to jest Supra. Wow, team. No nie mówcie, że znowu baterie mi się wyczerpały, nie. No dobra, mamy na pewno już 8 tysięcy. Sorry, 20 tysięcy, co ja gadam. Więc co, no chodźmy do chaty, tak myślę, nie? Myk, myk. Kupujemy właśnie Skyline, a to jest w ogóle, to są takie fajne samochody, że ja naprawdę nie wiem, co mam kupić, ale jestem ciekawy, jakie ma modyfikacje ten Skyline, jeśli chodzi o wygląd, nie? Amy's channeling a knock I saw. Hey, man. Hey, Spike, get out of the way. Move. All right, let me translate. The goal of the build is balance. I don't build for others, I build for me. It takes time to realize that dream, to turn it into a reality. It doesn't matter where the parts come from. Airlift suspension, Japanese brakes. All that matters is you. Does it please you, or does it not? Głębokie. Okej, okay. Dobra, chodźmy po prostu do tego salonu. Znowu dzwoni do mnie ta Robin, nie wiem co ona ode mnie chce, ale mam ją w dupie. Dobra. Jara mnie ta Mazda, kurde. Wow, kurde, ten też mnie jara, Lancer, cholerny. Jest piękny. O, jest i Skyline, jest i Lotus. A kurde, te następne wozy też są kozackie, nie? Ale Skyline jest już ostatnim takim, jednym z ostatnich takich wozów, bo jest jeszcze Mustang, reprezentujących takie starsze samochody ze starszych NFS-ów. No fakt, rocznik 99, ale strasznie jestem właśnie ciekawy, jakie ma opcje tuningowe. Wybieramy gnoja. Jakiś wóz muszę sprzedać. Aha, miałem BMW-kę sprzedać, no tak. Lecisz do kosza, na razie. 38 tysięcy, no prawie mi się koszt kupna tego Skyline'a zwrócił, ale na pewno nie, chociaż ja tam też mało tego kasy włożyłem na tuning, więc dużej straty nie ma tak naprawdę. Dobra, jestem strasznie ciekawy, więc tuningujmy po prostu. Modyfikacja wyglądu, myk, 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 prześwit. Tu można jeszcze fajnie rozstawić te koła. Ale zobaczmy, czy tu jest jakiś body kit. Musi być. Coś jest. Oh shit. Słuchajcie. Są konkretne body kity. I tutaj już ten body kit dodatkowo dodaje jakieś naklejki z boku. O, więc naprawdę spoko są te widzę body kity. Mamy. Wow. Nie wiem właśnie, który wybrać, cholera. Ile one kosztują? 6 tysięcy. Ale też jestem ciekawy, jakie są modyfikacje błotników. Ja wiem, kurde. Jakieś tam zmiany są, o. Ej, czy to nie jest czasem... Słuchajcie, to jest... Tak, to jest błotnik od Nissana w wersji Nismo. Zobaczcie na ten, nie wiem, wylotnie, kurde, nie mam tu myszki, nie mogę wam tego pokazać, ale spójrzcie na ten fragment błotnika przy lusterku. Taki sam jest, nie wiem, wylot czy wlot, czy kształt karoserii w przypadku Nissana R34 stunigowanego. No Nismo, po prostu. Zobaczmy, czy uda się zrobić z tego Nismo. No tutaj zmian niewiele, nie wiem, aha. Takie coś, no co ja dziękuję. Ja nie wiem, chyba zainstaluję rzeczywiście cały body kit, bo jest trochę lipa. Dobra, próg można zainstalować, to są tanie rzeczy, więc... Więc okej, na razie sprawdzimy, jak to będzie wyglądało.
Tylny zderzak, dyfuzor można sobie zapieprzyć. Ależ paskudnie wygląda. Taki mały dyfuzorek sobie zapieprzę. Myk. Tablica to mnie nie interesuje, niech sobie będzie taka jaka jest. O, no jak? To jest Nizmo, no. Nizmo ma właśnie takie drobne zmiany. Wow, jaki dziwaczny spoiler. Ten mi się podoba. Skyline jest piękny bez jakichkolwiek tam zmian, więc ja tu tak naprawdę nie będę chciał dużo robić. I zostawię go no, taki jaki jest, no. Praktycznie, tylko te drobne zmiany zrobię z tymi błotnikami. Ale zaraz, tu jeszcze chyba z przodu powinny być owiewki, no i zderzak przecież do wymiany. Nie wiem, co ja głupi jestem, tu jest rozdzielacz powietrza. Ale zmiany są naprawdę kosmetyczne. Ciężko dojrzeć, że co tu się zmienia do cholery. Zaokrąglony. Cholera, tego nie widzę, czy wy to widzicie, czy coś tu się zmienia, czy nie? Ech. Dobra, weźmy to. Dostosuj sylwetkę, przedni zderzak, zobaczmy. No i który jest teraz od Nizmo? Wiem, że Nizmo miało takiego dużego grilla wlota na chłodnicę. O, przypomniało mi się, Nizmo ma taki jakby daszek. Ach, kurde, nie wiem, który dokładnie to był zderzak od Nizmo. Ale wiem, że ma taki daszek. O. No to będzie chyba ten. Czym się różni ten od tego? Nie wiem, czy ja jestem jakiś głupi, ale to chyba nic nie ma. Moment, pokaż ograniczenia. What the fuck. No, słuchajcie, nic się tu nie zmienia do diabła. No dobra, biorę to. O, jeszcze maski są. Maska mi się podoba prosta, ale może będzie. Chyba nie ma tej. Nie, to jest chyba maska od Nizmo. Tak, Nizmo Z-Tune to jest to. A czym się różni ten Sunline Racing od Z-Tune? Tak, a nie, Sunline Racing jest troszeczkę szerszy ten wlot. Ten jest taki bardziej zaokrąglony, ładny, ale Nizmo jest najfajniejszy. Myk. Światła nie można zmienić, cholera. Tutaj chyba do Z-Tune nie było żadnej owiewki, więc tego nie daję. Na pewno będziemy zmieniać sobie jeszcze koła. No i światełów z tyłu nie można zmieniać, ale to na plus, bo te światła skyline'owe są zajebiste. Dobra, felgi. Zmiana felg. Nie wiem, co tu wybrać tak naprawdę. Zaraz. Jakie były w Nizmo? W Nizmo było coś takiego. Właśnie nie, które do... Albo coś takiego. Albo... Te były w Nizmo, bo to są felgi Nizmo. Dobra, możemy zmienić chyba jeszcze kolor. Nie wiem, czarnuszki damy, piękne. Wszystkich, ale nie mogę dla wszystkich zastosować, bo z przodu mam jeszcze normalne. Chyba, że mi się już zmieniły, z przodu też. Zmieniły się? Gdzie tam dupa, tylko kolor się taki zrobił. Czyli fajnie, są felgi Nizmo. Są one chyba specjalnie... dla tego samochodu. To wspaniale, to można sobie w ogóle wersję Nizmo zrobić w Need for Speedzie. Zmiana rozmiaru. Oczywiście wielkie kapory, pięknie. Kolor wykończenia, tu nie wiem co to w ogóle, nic. Tutaj nie ma tego wykończenia, więc olać to. Zmieniło się, zmieniło, no to git. Ja bym w ogóle zastosował to też do przodu, ale chyba nie można. Ale to się szybko zmieni, bo weźmiemy sobie po prostu myk, nie? I tu praktycznie na samym końcu jest ta felga. Myk, elegancko. No, nie widziałem tej felgi, ona jest na samym koniuszku, więc podejrzewam, że ona jest dodana tylko i wyłącznie do tego samochodu. To jest wykończenie, to nas nie interesuje.
Spadowa, Jezus, czemu nie można. Ach. Dobra. Myk. No i jeszcze oponka. Tak, tak. No to oponka będzie tu. Oponka była Need for Speed? Jest, Need for Speed. Lubię te takie zadarte opony. Jeszcze możemy troszeczkę koło wysunąć, ale nie wiem, mi do Nissana bardziej podobają się takie proste koła, nie takie, wiecie, przekrzywione. No. A te schowane by wyglądały brzydko i takie całkiem wysunięte też nieładnie. Właśnie nie wiem, tu chyba bardziej by właśnie pasowały takie opony jednak proste, jak myślicie? Piszcie w komentarzach. A jeszcze zobaczę tutaj. A, no właśnie tu jest kąt pochylenia. No to nie pasuje do Skyline'a, tu pasują właśnie takie proste, fajne koła, no. Do niektórych samochodów rzeczywiście, okej, zgodzę się, na przykład do takiej Hondy S2000, pasuje. Ale nie do Nissana Skyline'a, no, to jest klasyk sam w sobie i tu nie można takich rzeczy robić brzydkich. Dobra, no kurde, teraz weź, instaluj te wszystkie części, klasa osiągów. Co tu mam? To chyba, tego chyba nie było. Aha, nie, to jest po prostu... Cofnij modyfikację osiągów. O, stan fabryczny. Ale ja chcę wszystkie najlepsze części. Cholera. No i słuchajcie, wszystko udało się pięknie kupić. Kasy mi jeszcze dużo zostało. Wow. Wow, po prostu ekstra. Wszystko kupiłem. I zobaczcie, jeszcze 80 tysięcy mi zostało. Także tuning naprawdę fajnie sobie zrobiłem tego auta. To chyba dzięki tej zniżce, myślę. Na pewno coś nam dała. I pięknie, mamy stunikowanego na maksa na mojej na moim postępie w fabule, na odblokowanych tych częściach, które ja mam. Zrobiliśmy praktycznie na maksa Skyline'a, jeszcze tyle mi zostało kasy, jestem w szoku totalny. Dobra, tuning sterowności damy oczywiście na drift. Nie będę się bawić w te takie poszczególne ustawienia, po prostu dam myk sobie, tak? Zobaczę, czy te wszystkie wspomagacze są wyłączone. Asysta stabilności driftu, wyjazd z tym dziadostwem. Driftu hamowanie, wyjazd. Kontrola startu, niech będzie włączona. Lubimy, jak Skyline ładnie się zbiera. Nitro na moc. I dam w ogóle butlę 6-kilową. Odblokowałem sobie przed chwilą. Aha, jeszcze zapomniałem o jakimś lakierze. Zobaczymy, czy są gotowe rzeczy. Jest sobie takie. Nie no. Kurde. A to jest Nissan Nismo. W 100%. Kurde. Zajebiście, że można coś takiego zrobić. Jak się dziwnie naklejki ponakładały, to jest z Mustanga Fox Body malowanie. I jak na Skyline się to dziwnie tam. Nie chciałbym mieć na połowie, żeby naklejki z napisem, kurde, w moim aucie. Ale dobra, weźmy sobie w takim razie lakier i jakiś inny lakier, nie. Myk, w ogóle nie będę się bał. Uuu, wykończenie. Co to jest? Damn. A, to są po prostu jakieś tam wybrane przeze mnie, czy zrobione przeze mnie wykończenia już. Jaki kolor ma Nismo wersja? Wersja Nismo chyba jest na biało pomalowana, tak myślę. Chociaż cholera wie, ja nawet nie wiem, jak jest Nismo, jaki kolor. Ale dam taki, o, sobie, myk. Kolor i tutaj chyba jeszcze muszę dostosować dziada jakoś. Tak, ale... Tego nie było, wykończenia nie było, to jest dodane chyba jakoś w tym patchu. Nasycenie, nie, czerwonego nie chcę mieć Skyline'a. Wolę mieć takiego białego. Oh yeah. Gładkość. Jej, całkowicie chromowany, nie. Można zrobić matowy. Pięknie, pięknie wyglądasz. Zapis, myk. Nowy zapis. Pięknie. Okej. Okay. Szkoda, że tu nie ma tych lakierów zapisanych przez innych graczy, bo chętnie bym sobie popatrzył, jak na przykład w Fordzie. No ale spoko. Strasznie jestem ciekawy, jak ten Skyline śmiga. I przepraszam was, że nie pokazałem Skyline'a przed tuningiem, jak brzmi. No bo to też jest dosyć istotne. Zastanawiałem się, jak te samochody wyglądają, jak brzmią w tym NFS-ie. A naprawdę dźwięk samochodów tutaj jest świetny. Mam nadzieję, że Skyline'em będzie się fajnie jeździć. Z tego co widziałem, no część youtuberów właśnie wybiera tego Skyline'a, część osób, które nagrywają na YouTube'a. Ale seksownie wyglądają te światła z tyłu, jak one się ładnie mienią. Ładnie się świecą, no pięknie to wygląda. Spadaj ty, daj mi posłuchać samochodu. Co za typa, nie da mi spokoju. Wow, ej, co on tak wyrwał? Dobra, zobaczymy, jak się zbiera.
No dobra, ale mamy tutaj samochód z napędem na 4 koła. Znowu dzwoni ta kurde dziewczyna z tatuażem. Ale czy ten samochód będzie fajnie driftować? To się dopiero okaże tak naprawdę na wyścigach, no bo nie da się dokładnie sprawdzić tego, zmierzyć, zbadać, jak samochód będzie się zachowywał, czy jak się zachowuje. Na takich krótkich odcinkach dopiero to się okazuje, jak już wbijemy na jakiś wyścig. Tak naprawdę te części, które do niego zainstalowałem, ja dopiero je odblokowałem, więc Skyline jest takim najszybszym samochodem w grze, w moim garażu. O, ej. Patrzcie, tak zerkam teraz na te zegary, one w środku naprawdę dosyć fajnie wyglądają. Jezus, fajnie wyglądają, oni dadzą się przyjrzeć mojemu fajnemu autkowi. Jeszcze dzwoni znowu ta, spadaj, nie mam czasu, czaisz. Blokada drogowa? What the fuck? Chyba się na mnie uwzięli. Mogę się gdzieś zaparkować Skyline'em i po prostu zgasić silnik. Myk, myk, powiedzmy tu. Tu. I nie po... Muszę się cofnę kawałek. Gaś! O, okej. Okay. W środku wszystko dalej się świeci, ale okej. Okay. Nie, no światło może zgasić przecież, nie? Ale o, właśnie tu może sobie przybliżyć. Dosyć wyglądają te zegary. Ale o, dobra! Już jest spoko. Kierowca w środku obraca kierownicą, ale obraca jakoś tak dziwnie, zobaczcie. Ma na środku i tak... Tak jakby drgawki miał, no nie? No nie? Trzeba wszystko sprawdzić, trzeba wszystko zbadać. Ale kokpit wygląda w miarę okej. Okay. Pasuje, znaczy okej. Okay. I tak jest rozmazany jak cholera. Ale pasuje do klimatu tego NFS-a. Zegary założę się, że się nie ruszają. Aha, według zegarów tych w środku jadę gdzieś około 220 km na godzinę. Teraz, no nie? Mam gdzieś 8000 obrotów. Piszcie mi w komentarzach, co ogólnie myślicie o tej wersji. Jest to zrobiony samochód, no do wersji Nismo, nie? Jest po prostu wersja Nismo, więc nie może wam się nie podobać. Ja tu tylko wybierałem te części, które są dedykowane do tego samochodu. Ale piszcie mi, jaki kolor tutaj ustawić dla tego auta, bo ja muszę, ja sobie zerknę po tym odcinku, jak wygląda wersja Nismo, jaki ma kolor. Ale FPS-y spadły teraz, o Jesus, 25 klatek. Miał ten patch poprawić to wszystko, jest lipa. Jest lipa. No dosłownie miałem teraz, nie wiem, tak na moje oko, a oko mam dobre w ogóle, więc było gdzieś tak 24-23 FPS-y. Serio, taka lipa trochę. Ja nie kłamię, widzicie, no dużo jest takich youtuberów, którzy mówią w samych superlatywach o tym NFS-ie, bo nie wiem, mają może jakiś tam kontrakt czy coś z EA Games, ale słuchajcie, ja wam mówię tak jak jest, no. Też mnie niektóre rzeczy irytują w tej grze, ona jest spoko, na swój sposób. Tylko widzicie, czasami to driftowanie, ach, strasznie mnie irytuje. Ale Skyline'em ciekawie się leci bokiem, jak na razie. Jeszcze mnie nie podirytował, bo mam dosłownie bardzo mało FPS-u. O, i teraz nie mogę wejść w drift, mimo że robię wszystkie akcje, które na 100% powinny prowadzić ten samochód w poślizg. Które na poprzednim zakręcie sprawiały, że samochód elegancko wpadał w poślizg, teraz po prostu nie mogę. Się obija od ściany do ściany. Ach, wiem, że to głupio wygląda, no za każdym razem to mówię na odcinku, bo mi głupio jest po prostu też pokazywać jakieś swoje gówniane przejazdy. Ale tu autentycznie mam, nie wiem, jakieś 23 FPS-y miałem, jak jest dużo samochodów w okolicy. To jest bardzo, bardzo kiepsko. Ale spokojnie, na PC to myślę, że ta gra będzie lepsza. Dobra, spoko. Kurde. Jeszcze ci się pchają. Samochody ważą mi milion ton. Nie można ich spychać. Cholera, strasznie jest. No, nie wiem, czy to wina tego Skyline'a, ale myślę, że nie, no. Muszę się też do tego samochodu przyzwyczaić, a raczej do tego, jak jest oskryptowany. Dobra. O kurde, ale tam na tych punktów, pierdzielony. Jeszcze tamci mnie tam gwałcą z tyłu, cholera jasna. Dawaj Skyline.
No. Jezus! Mam nadzieję, że to cioty mnie wyprzedziły. Jak on dziwnie lata. Nawet jak masz mały kąt, to czasami na prostej drodze wpada w poślizg i tak dziwnie czujesz, że on już jest w trakcie tego driftu. Ale... no, ty nic nie zrobiłeś, żeby on był w tym drifcie, ale, ale jest. O, na przykład teraz przylepiło go do ściany tak jakby bokiem. Ja nic nie zrobiłem w tym kierunku, żeby tak się zachował. Taki sztuczny... O, teraz znowu, tak go dziwnie w bok zarzuciło. Taki sztuczny jest ten drifting tutaj. O, znowu to samo. Tego ściąga czasami na jedną stronę. No nie wygra, tamten nabił gdzieś 72 tysiące w ogóle punktów. Ja pierdziele. Piąta pozycja! Konkurs driftu, damn it. Ja tu muszę wziąć chyba inne auto. Nie, no to nie jest wina auta, kurde. Skyline'em dosyć... co to było? Skyline'em dosyć fajnie się lata bokiem. No ale mówię, że to jest kwestia tej gry. Ja tego nie potrafię wyczuć, a w gry wyścigowe... no ja gram tylko w gry wyścigowe, więc... ja się bardzo szybko dostosowuję, a w tej grze naprawdę nie potrafię tego wyczuć, no. W Fordzie już, kurde, na milimetry potrafię mijać samochody podczas driftu. Też się tam rozwalam, nie mówię, że nie. W The Crew nawet ten nowy drifting, chociaż jest też troszeczkę taki dziwny, sztuczny, ale kurde, no tam wbijam sobie i wiem, że ja driftuję, wiem, że mam kontrolę nad tym samochodem. A tu się nie wiadomo, co dzieje z tym autem. Kurde, jest to takie... ja lubię gry arcade'owe i ogólnie, no nie. Zawsze mi NFS-y tak sprawiały przyjemność, gdy sobie w nie grałem, ale... o, i znowu, tak go dziwnie zniosło na bok. W ogóle nic nie zrobiłem, a on tak sam poleciał po prostu w bok. Nie wiem, jak wam to inaczej mam uzmysłowić, pokazać, ale jest to naprawdę bardzo, bardzo dziwne. Może też tam coś pokombinuję z tymi ustawieniami, ale... ogólnie dziwnie się driftuje z tym Skyline'em. To nie jest absolutnie wina tego samochodu. Jest gra troszeczkę słabo zrobiona pod tym względem. Może gdyby ten drifting był mniej skryptowany, gra strasznie dużo pomaga tutaj. I to by było myślę, że lepiej. No, na tym etapie jest po prostu... nie wiem, jeszcze mi zajmie na pewno trochę czasu, zanim się tutaj przyzwyczaję, zanim przywyknę do tego wszystkiego, ale na obecną chwilę... na obecną chwilę jest tak, jak jest. Dziękuję wam bardzo, że byliście ze mną na tym odcinku hejtowania NFS-a. Chociaż nie do końca, bo też się dobrze bawię, no. Też to nie jest tak, że ta gra jest całkowicie do dupy. Ale niektóre rzeczy są w niej do dupy, nie ma co ukrywać. Nie będę was kłamał, tak jest. Wbijajcie na moje odcinki, żeby dowiedzieć się więcej o tej grze. A tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia. Życzę wam miłego dnia. Pa, pa.